ramach Europejskich Dni Dziedzictwa mogliśmy dzięki Muzeum Ziemi Kłodzkiej poznać historię pewnego atelier fotograficznego z ulicy Kościuszki 9 w Kłodzku. Na drugim piętrze muzeum zgromadzono sprzęt fotograficzny oryginalnie pochodzący z tej pracowni, wykorzystywany przez 5 fotografów działających tam przez ostatnie 130 lat. Taką myśl mieliśmy już od dłuższego czasu, ponieważ wiedzieliśmy, że w dawnym atelier fotograficznym pracuje młoda fotograf Marlena Solska, z którą się przyjaźniliśmy, i wiedzieliśmy, że jest to miejsce magiczne, że jest to miejsce o niesamowitej energii. Zaczęliśmy robić kwerendy, śledzić historię tego miejsca i okazało się, że w tym miejscu działało 5 fotografów, właściwie bez przerwy, pomimo całkowitej wymiany ludności w 1945 roku. Pierwszym fotografem w tym miejscu, pierwszym Polakiem był Bolesław Metzfeldowski i kontynuował dzieło poprzedników, czyli Alojzja Hübnera, Edwina Felkela i Georga Marxa. No a już zupełnie niesamowitą historią było to, że w momencie, kiedy to atelier trafiło do zasobów gminnych i zostało wystawione w przetargu na sprzedaż, kupiła je kolejna fotograf, czyli Marlena Solska. Spotkała pani w swoim życiu pana Metzfeldowskiego? Jaki to był człowiek? Ależ oczywiście, jako dziewczynka robiłam u niego zdjęcia. Komunijne co prawda nie, ale do wszelkich dyplomów, nie wiem, zdjęcia z przyjaciółką, portretowe. Zresztą cała rodzina, całe rodziny Kłodczan się fotografowały u niego. Był to najlepszy fotograf w Kłodzku, więc miałam okazję go poznać. Również robiłam zdjęcie tuż przed jego śmiercią, chyba z 2 lata przed śmiercią, ostatnie zdjęcie do mojego dowodu. Pan Metzfeldowski już wtedy był starszym człowiekiem, zamkniętym w sobie, aczkolwiek biła od niego pewna aura, chyba aura artystyczna, aura mistrza. Czy pracownię można zorganizować w każdym miejscu? Pracownię można zorganizować w każdym miejscu, ale są miejsca z duszą i to miejsce ma po prostu duszę. Już robiąc tam zdjęcia jako dziewczynka, czułam, że to jest magiczne miejsce i dlatego w tą stronę mnie ciągnęło, a teraz czuję ogromny zaszczyt i patrząc teraz na pracę moich poprzedników, ogromną odpowiedzialność również i myślę, że mój sukces jest związany również z tą energią, z tym miejscem, z tym, że tak wiele ludzi było tam fotografowanych i tak wiele energii twórczej tam pozostało i ona gdzieś krąży w koło. To jest taka historia, która jest samograjem i trudno było jej nie wykorzystać, zwłaszcza, że materiały fotograficzne dotyczące wszystkich fotografów mieliśmy w zbiorach muzeum. Czy poza tymi fotografiami, które mieliście w swoich zbiorach, wykorzystujecie tu jeszcze jakieś inne fotografie? Tak, ponieważ wykonaliśmy taką kwerendę wśród naszych przyjaciół, wśród odbiorców muzeum z prośbą o przynoszenie zdjęć Georga Marxa lub Bolesława Metzfeldowskiego z własnych zasobów. Również wypożyczyliśmy negatywy szklane z Muzeum Filumenistycznego w Bystrzycy Kłodzkiej, za co serdecznie w tym momencie dziękujemy dyrektorowi muzeum, dzięki którym możemy zobaczyć unikalne ujęcia Georga Marxa na tej wystawie. Czy kiedykolwiek do muzeum zgłosiły się osoby, które pytały się o fotografów Kłodzka? Tak, często mamy kwerendy dotyczące fotografów kłodzkich, ale też należy podkreślić, że opracowując tę wystawę dysponowaliśmy gotowym opracowaniem pana Waldemara Zielińskiego na temat dokładnie tego właśnie atelier fotograficznego przy dawnej Wilhelmstrasse 833, a w tym momencie ulicy Kościuszki 9. Jest to doskonałe opracowanie, także było ono źródłem wiedzy, źródłem wielu informacji, które na wystawie się znalazły.
Poza tym, że w tym samym budynku, w tym samym lokalu ci wszyscy fotografowie działali, czy ten sprzęt, który jest tutaj prezentowany, on należał tylko do jednego z fotografów? I to też jest niesamowita historia, bo to jest również historia kontynuacji, ciągłości, niesamowitego genius loci tego miejsca, tego atelier, ponieważ sprzęty, które prezentujemy na wystawie, pochodzą dokładnie z tego atelier i na pewno użytkowało je dwóch fotografów, czyli Georg Marx i Bolesław Metzwaldowski. Natomiast mamy podejrzenie, że niektóre sprzęty były używane również przez Edwina Felkela. Także 100 lat również historii tych sprzętów fotograficznych, tej aparatury. Wystawa będzie czynna do lutego 2013 roku i serdecznie na nią zapraszam. Warto. Telewizja Kłodzka. Nasza telewizja lokalna.